Witam was bardzo serdecznie w apostołach, świętych kraszach, bo inaczej nie można nazwać tego, co się działo, zanim uruchomiłem w ogóle grę. Jakiś czas nie nagrywałem. Chciałem sobie ją po prostu uruchomić, ale oczywiście wyskakiwał jakiś błąd. No i zaczęło się kombinowanie, odinstalowywanie, jeszcze raz instalowanie z wrapperem, nie działało. Zrobiłem w końcu taką rzecz, że skopiowałem sobie folder z grą i na drugiej kopii uruchomiłem, też nie działało. Wziąłem uruchom jako administrator i w końcu zadziałało, w końcu się włączyło. No to skoro tamten folder mi już nie był potrzebny, usunąłem go i od nowa to samo, znowu się nie uruchamiało, więc trzeba było całą procedurę powtórzyć. Teraz jakimś cudem to wszystko działa. Znając życie, przy uruchamianiu misji znowu będzie crash. Także no cóż, Mroczna Kosicielka dzisiaj będzie rozgrywana rasą imperialną i rycerzem Pegasów, więc też będę grał Comesem. Comes bardzo trudny. No, nawet jeszcze muszę sobie nazwę wpisać władcy. No dobra, to już tutaj szykuję się na crash. No, tak też w istocie było. Ale to jest normalka. Teraz może załapię. Za drugim razem. No, poszło. Zła wiedźma o imieniu Kazel panuje nad tymi ziemiami i wysyła swych poddanych, by służyli jej niegodnym celom. Czy zostanie w końcu pokonana? No raczej, że tak. Sir Celeborn. Dobrze, panie serze. Widzę, że już mamy pełen tutaj pakiet jednostek do wyboru na start. To bierzemy żołnierza. W ogóle jaki mamy tutaj dostęp? Maksymalne tiery. A ja bym poszedł tak... Zamiast czwarte tiery, to sobie skończył na trzecim, na Inkwizytorze. Mamy tutaj do czynienia najpewniej z demonami, to jeszcze hordy są naszym wrogiem. To niechaj ta odporność na umysł tutaj będzie obecna. Ale z chęcią poszedłem też w anioła. No i co poza tym? Maga weźmiemy do drużyny, no i akolitę, czy tutaj na patriarchę się ulepszy. No i proszę bardzo, taka armia. Od razu już widzę, tutaj miasto jest. Można je będzie zdobyć. Czeladnik tutaj może dostać za kolitą mocno od kultysty. Jeszcze jakieś święte pudła się przecież zdarzą. Zapewne, no właśnie. Ale poszło dobrze, w drugiej turze już pozbyliśmy się u was. No i w pierwszej turze już mamy miasto. Przeklęta sekta rządzi wszędzie w tym kraju. Kazel, obmierzła wiedźma, zdobyła czarami władzę nad państwem. Sam baron został jej niewolnikiem. Zakończymy panowanie wiedźmy. Na spokojnie, chłopy. Imperium was ochroni. Kogo by tutaj najpierw? Niby czeladnik pierwszy będzie w kolejności do awansu, ale to wszyscy praktycznie w jednym momencie będziecie awansować. Masz umrzeć, oto jest wola Mortis. Chyba ty. Tak, panie. Dobra, idźmy zatem dalej. Chciałbym już tutaj odnaleźć jakieś artefakty, bo z tego co pamiętam, artefakty to akurat tutaj były w dużych ilościach. Mikstura posoki Witara. Myślę, że chyba dam to czeladnikowi. Później jak stanie się czarodziejem, to będzie miał spoko obrażenia obszarowe.
Chociaż można byłoby też zainwestować w dowódcę. On się tutaj będzie mógł najdłużej poekspić. Maksymalny poziom 8 tutaj jest. Ale tutaj dam tobie. Będziesz później czarodziejem, to już staniesz się silną jednostką. Swoje wycierpieć tu musicie. Ale o dziwo nawet trafiacie. To jest po prostu szokujące. Zaraz pewnie hordy tutaj ruszą w moją stronę. Dwaj kultyści, trzy chochliki. O nie, to jest zbyt duże wyzwanie na ten moment. No, ale tak pudłować trochę nie przystoi. No dobra, nie będę liczył na to, że oni nie trafią. Nie ma to sensu. A tutaj co mamy za kultystę? Z dwoma chochlikami. No dobra. O, ale widzę, że już się nie umarły tutaj zbliża. To robimy gildię. Co on może mieć? Nie chcę odkrywać szpiega, ale z tego co pamiętam, oni mają wiwernę i wojownika i ducha na start, więc pewnie takie jednostki były wzięte. Aha, no ja chciałem cię otruć. No, wyszło bardzo dobrze. Myślę, że i tak mnie zaatakuje, no właśnie. I mimo wszystko mnie tu może zjechać. No, po co te pudła? No chyba sobie mimo wszystko nie poradzimy. Zbyt żywotna jest ta wiwerna, chociaż tak chybia na potęgę. Żołnierz sam przeżył to. No ale teraz to my potrzebujemy świątyni. No, cudawianki się tutaj działy. No, chciałem trochę inaczej to wszystko rozwiązać, no ale... Złodziej mi nie dał takiej możliwości. Tutaj wskrzeszenie 200. No to z następnej turze się wskrzesi naszegoś ziomalka. Chociaż może już niech z mikstury to pójdzie. A Ruskowiczka idzie. Poczekamy sobie na nią. Zbudujmy już do łowcy czarownic. O, Nosferatu. Nie mam złota. Znowu zrobimy podobną rzecz. O, nie mamy magicznej wieży jeszcze. Poza tym nawet dimany chyba nie posiadam za bardzo. Chociaż mam 625. Nie, no to już nie jest tak mało. Dobra. Myślałem, że w ogóle nie będę nic miał. Wezwiemy żywą zbroję. Wiwerna. Słabić mi to ścierwo. O, jeszcze jedna szansa, super. No i z tak osłabionym gościem to już można tutaj powojować. Stracimy trochę doświadczenia, ale to nie jest aż tak istotne, bo... tylko przydałoby się przeżyć, co? Kurde, no trafiać.
Co wy robicie? Brawo. Brawo. No i mamy na rozkładzie już dwóch dowódców hord. Z niemałymi przejściami i problemami, ale już są pokonani. Dobra, pójdźmy jeszcze się troszkę uzdrowić. Dzisiaj tak będą tutaj kręcić. Dobra. Wyślę już złodzieja. Co teraz? Uczynię co tylko w mojej mocy. Tak, panie. No i powalczymy. Tutaj awanse już najpewniej będą chciały być. No właśnie, to poczekajcie. Uciekajcie, bo w zasadzie... No właśnie, będziecie mieli poziomy. Ty i tak będziesz teraz na dobrą sprawę przyblokowana tutaj. To będziesz się kręcić. Za chwilę sobie postawimy budynek. Dla czeladnika. Czy dla czeladnika to już my chyba mamy, tylko jeszcze alkolita, nie? Właśnie. Klasztor. Możliwe, że ona już i tak by awansowała. To już najlepiej, jak obydwie jednostki. Co teraz? To uczynią. Uczynię co tylko w mojej mocy. Tak, panie. A jeszcze tu sobie wskrzesiłaś, taka jesteś. No, i tutaj oboje awansowali. Chyba pójdziemy za ciosem, co? Postaramy się przynajmniej. A mi też z inicjatami tylko wyszedł, to damy sobie radę. Jeszcze go tutaj błyskawicznie. Dobra, zatrucie. Błyskawica. I wejdziemy w to. No, oczywiście oba inicjaci musieli być szybsi. Tu jeszcze święte pudła. Całe szczęście byliśmy pierwsi, to dowódca nie zginął. Ale nie było od tego wcale taki daleki. Obawiam się, że coś tutaj stąd wyjdzie, więc ja bym się mimo wszystko napił tej dużej mikstury. Dobra, nic nie wyszło. Trzeci poziom miasta, spróbujmy coś otruć. Nie wyszło. No dobra, trudno. No to wejdziemy po prostu, już przeatakujemy. Skupimy się na wojowniku. Obrażenia wiwerny to będą leczone tutaj na bieżąco praktycznie. No i dowódca myślę, że awansuje już. Także od razu tutaj na początku nie, tam jakieś neutrale. Się rozwala od razu hordy. To straszne. Wielu spokojnych mieszkańców wpadło w ręce wiedźmy Kazel i wystąpili przeciw swym pobratymcom. Potrafią nawet zabijać własne dzieci. No straszne tutaj rzeczy uczyniła cała wiedźma. A i tutaj jeszcze jest chemik. No to jest bardziej dla kupca. Opis. Trzeba będzie sobie zrobić kolejnego przywódcę. Weźmiemy artefakty. No już odkrył szpiega. Szybki jest. Dobra, 500. Tutaj myśliwego by można było już zrobić, ale to za chwilę. Oni się tutaj jakoś będą pewnie kręcić. Dobra, z goblinami sobie zawalczymy. Na magów, rozwal to wszystko sam. Pewnie chybisz, co? Trafił. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak dobry.
kolejne hordy. Dobra, natomiast my tutaj myśliwego sobie zatrudnimy, łucznika i dam sobie mimo wszystko zamiast drugiego łucznika to akolitę i jeszcze żołnierza. No zwój Walkirii. Dobra rzecz. 250. Dobra, żywa zbroja, niech tutaj powstanie, to przy okazji odkryję kawałek mapy. O właśnie. 2, 4, 6, 8, 10. Jeszcze jeden punkt ruchu można zużyć. Wracamy się. Takie coś. Tutaj awanse widzę, bliskie. Chyba nawet będą. Nie. Brakło. No i inicjata nawet. Do inicjata nawet budynku nie mają. No. Przywódca na środku to akurat troszkę źle. Więcej na siebie ciosów musiał przyjąć. No i następnego mamy dowódcę hordy pokonanego i trzeba będzie tak cały czas tutaj, więc no, panie tropicielu, musisz tutaj sobie radzić teraz z nimi. Tylko żeby to czynić, no to na pewno będzie ci potrzebny tutaj złodziej do pomocy. A tu mamy wampira. Wysłałbym tam w sumie żywą zbroję. Coś by zrobiła. Oczywiście sam wampir też się sporo będzie leczył. Ale myślę, że w miarę to powinno dobrze pójść. Z pomocą żywej zbroi. Sprawdźmy zatem. No, jeżeli będzie chybiał, to akurat dobrze. 58. Dowódco, traf. Okej. Okay. Udało się. 95 punktów doświadczenia wpadło. To jest naprawdę sporo. I mikstura siły tytana. No, ale budynki kolejne by się też przydały. Trzeba zbierać złoto, trzeba szukać artefaktów. O, królowa liszy tutaj się coś kręci, wojuje. Upiór duch, dwa wojowniki, dwa paraliże tu potencjalnie wejdą. Ale w kogo? Nawet jeśli tej wojownika i w maga albo w duchownego łowca czarownic będzie miał to gdzieś, możemy iść walczyć. No właśnie. Mag zostanie jeszcze przy życiu. I tu się możemy doleczyć do pełna. Albo do prawie pełna, tam jeden punkt życia. To akurat nic strasznego. Barbarzyńca i dwaj chłopi. Ponownie żywą zbroję bym wysłał. A co oni tam się tak kręcą? Nie w tę stronę trochę. Wasza wysokość, uczynię co tylko w mojej mocy. No dobra, możemy sobie zacząć od takiej walki. I odchybiania od razu, tak? Oj, myśliwy. Może lepiej siedź sobie na tym paraliżu, bo i tak nie trafiasz. Ta walka jeszcze trochę potrwa, widzę. Dobra, 21 punktów doświadczenia, całkiem fajnie. Kilka takich rózgowiczek pokonać i... będzie nieźle. No, jakiegoś chłopa roztropa mają do pokonania, to niech oni sobie przez to przechodzą.
Ja jeszcze nie mam na żywą zbroję. O proszę, czarodziej, ale taki osamotniony. Tu jest troszkę trudniej. Ma na śmierci, no dobra. O, dobra, zaraz tu przyjdą do nas. Znowu mi szpiega odkryli, no. No raczej się nie spodziewam dobrych jednostek tutaj u nich. No właśnie. Same podstawowe. Obszarówka mi postraszyli, to fakt. Dobra, jeszcze raz sobie postrasz. Nawet ładnie chybiasz do tego. I my tak samo. Dobra, lecimy dalej. Czarodzieja sobie pokonamy. Tak czy inaczej, ale raczej się nie chciałem takich dorobić obrażeń, ale w końcu to jest gra ze świętymi pudłami. Dobra, potrzebuję budynku kolejnego. Już dla patriarchy niech tu powstaje. Ty sobie pójdziesz tutaj. Złodziej. Wyślę szpiega. Zatruję. Ta jedna truta, czy ona wystarczy? Może być mało. To jeszcze dołożę błyskawice. No i to już wystarcza. Z troszeczkę ja bym walczył z rózgowiczką. Tylko rózgowiczka trochę słabsza. Dobra, fajnie, wpadają punkty doświadczenia. Ale wpaść też powinien budynek tutaj. Żeby mieć snajpera. Tu z kolei wyślemy żywą zbroję. O, z tego miejsca, żeby już odsłonić kawałek mapy. A szczuroczłek sam, dobra. Barbarzyńca jest troszkę groźniejszy, ale tylko troszkę. ...116 tu zostało. O, to dobra. Damy radę. I świetnie. To by się przydało pójść, tylko... Złodziej może by się przydał, albo kolejna żywa zbroja. Żeby chociaż tego berserkera tam dobrze podrapać. Ła, korona imperialna. No nieźle. Tysiaka się dostaje za to. Dobra, to skoro jeszcze nie mam na żywą zbroję, to pójdziemy sobie na jaszczuro człeka. To jest też ryzyko, że możemy kogoś tu stracić. Chociaż mnie nie atakuje wcale łowcy czarownic. Sądziłem, że to w niego będzie szło. No, teraz jest ryzyko, że kogoś stracimy. Do widzenia, panu. Sam tak chciałeś, to masz. Ach, dobra, złodziej. Bierz miksturę. Idź do tego naszego super Pegaza. Jeżeli zajmę to miasto, to będę potrzebował tu jeszcze kogoś drugiego chyba nawet, bo
będą wychodzić w tę stronę. Całkiem możliwe, że będę musiał tutaj. Dla kogo? Mimo wszystko dowódca jest atakowany. Koronę imperialną to ty weź. Sprzedaż, masz blisko do sklepu. Ja bym w tę ruinę sobie wszedł, może najpierw nawet. Tu jakakolwiek obrona, żeby powstała. Żeby od razu mi nie zajęli miasta w razie czego. I zaraz się zacznie budować. Kolejne budynki. Znowu schwytali szpiega. Dobra, ulepszenie do inkwizytora. Tu musimy sobie tymczasowo poradzić z samym złodziejem. W pojedynku. Na szczęście z dobrym skutkiem. Tam był jakiś ork z goblinem, to sobie wejdziemy. No właśnie. Tę walkę można byłoby wykorzystać do leczenia dowódcy. Dobra, dowódco, weź sobie go sieknij. Z kapłanem byłoby tutaj na pewno skuteczniej. Ale tak przynajmniej na wszystkich leci uzdrawianie. O, super. Jest już inkwizytor. Świetnie. No i patriarcha też jest blisko. Przeklęty kielich zdobyliśmy. No to super, mamy artefakt. Jaż by się chciało tutaj szkolić kolejne jednostki. W sumie jest na czym. Byśmy drugiego dowódcę mogli sobie już tak fajnie tutaj wyszkolić. Z inkwizytorem jakby już był. Z czarodziejem. Chociaż nie tym, bo ten jest ulepszony. Tutaj eliksirem. Dobra, chyba się wrócą. Ile tutaj? 2, 4, 6, 8, czyli będzie 16 dla nich punktów ruchu. No to się wrócą. To im się akurat uda. No dobra, to co? Tutaj by trzeba było iść. Mamy już inkwizytora. W sumie myślę, że nawet bez pomocy żywej zbroi teraz prędzej powinno się dać radę. Ale i tak obrażenia mogą zadać naprawdę duże. Więc wolę dla bezpieczeństwa ją wezwać. Zależy też, co ona zrobi. Bo może być chybienie. No właśnie. No i wszyscy praktycznie ją wyprzedzili. No, że chociaż te dwa ciosy, to już myślałem, że będzie tylko jeden. No, to i tak dobrze poszło. Chciałem powiedzieć, że chociaż jeden cios zadała. Dobra, berserker już pokonany. Jego obrażenia nie weszły. No, będzie dużo łatwiej. Jest patriarcha, super. Spalimy wszystko i wszystkich, aby słuchać wciąż cudownego bycia tych, którzy umierają w płomieniach. Zostawimy tylko kości na żernie umarłym hordom. Ha, ha, ha. No to takie czasy to się już kończą powoli. Panie owładnięty. No, rozgowiczka, ta. Dobra, ja sobie stworzę tutaj dowódcę. Dam mu te jednostki. Chociaż czy patriarcha będzie mu potrzebny? Inkwizytora niech będzie miał najwyżej.
Nasz nowy przywódca. No sobie kolejnego Pegaza zrobię najwyżej. Z Inkwizytorem. I z kim tu jeszcze? Z Łucznikiem. No, dobry pomysł, walić Inkwizytora. Jak ma odporność. Ale jak lubią. To co, na trzecim poziomie? Chyba sobie drugiego maga dobiorę. Wiecie, tak myślę, że na dwóch magów. Zwykle to jak grałem właśnie w kampanii, to nie brałem snajpera, brałem sobie czarodzieja. Może tym razem też tak uczynię. Dobra, sprzedaj mi to tutaj. Dziękuję bardzo. Tobie damy czeladnika jeszcze. I sobie będziesz rozwijał armię. Dobra, no to co? To zakończymy może już odcinek. Na tym etapie sporo się całkiem się udało zrobić. 30 tur aż w jednym odcinku. Dwa miasta zdobyte. Hordy już praktycznie gryzą glebę. Tak więc jest dobrze. Już widać obramowanie miasta, które trzeba zdobyć. No i będziemy sobie tutaj dzielić i rządzić, myślę, na tych ziemiach. A sprawdzę jeszcze, co tutaj mamy właśnie do wynajęcia. Ogr i troll. Fajne opcje, tylko straszliwie drogie. Jakby było coś tańszego, to podobrone miasta nawet by się przydało. Okej, mamy jednego Inkwizytora. Myślę, że sobie doszkolimy też drugiego. Dobierzemy sobie później znowu czeladnika. No i tak się będzie to kręcić. Także dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się i do następnego. Na razie.